Gdzie na rybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich swoich miłośników wędkarskich przygód na najnowszy film oto z tego miejsca. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest godzina 7:09, 24 stycznia 2022 i w ten styczniowy jeszcze dzionek nakręcę dla Was materiał oto z tego zbiornika. Oczywiście łowienie z podlodu, z nadlodu, z jakimś garbuskiem, no i zobaczymy co i jak. W ten poniedziałkowy dzień zaczynamy dzisiejszą zabawę. 7:10 i tak mówię, pamiętacie to ostatnie miejsce, co lód szczelał. Wchodzimy właśnie na ten lód, tutaj jest czysto, nie ma dziurek. Zobaczymy jaka jest grubość lodu, wywiercimy kilka otworów i zaczniemy wędkować oto w tym miejscu. Więc nie przedłużając już dłużej, zapraszam wszystkich na najnowszy film. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach, i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Mamy 2, 4, 5 dziur i na razie nam to powinno wystarczyć. Dwie z nich za nęcę, czyli tą i tą. Albo trzy, jedną dam przy brzegu. Lód gruby, więc jest pięknie. Idziemy na sucho grunt. Jest tyle. Zobaczcie. 2,80 przy samym brzegu. 2,80. To będzie ciutkę dłużej, więcej.
blisko 3 metrów. 3 metrów. Tu. Jedzie dalej. Tu jest 3,5 metra. 3,5 metra. Muszę sobie powymierzać. Tu jeszcze głębiej. Trzy pół metra, 3,70 i tu z brzegu. To samo głęboko. Zobaczcie. Od brzegu 3,70, 3,80. Dobrze. Delikatnie zanęcimy. A najpierw odsłonię dziurki. Ochotka. Odsłonimy. I tak nam to będzie przymarzało. I tak nam będzie to, drodzy Państwo, przymarzało. Lód jest bardzo gruby. Dłoń. Koło 15 cm. To lód jest bezpieczny akurat tutaj. I śmiało będzie można wędkować. Okej. Oraz drugą, czyli tą. Zanęcone. I damy jeszcze jedną. Tą przy samym brzegu. Albo tą. Tą damy. Okej. Mamy zanęcone 3 dziury. Raz, dwa, trzy. Trochę towaru nam zostanie na później. Teraz damy trochę sypki
zanęty. Przysypiemy śniegiem, tak ja to robię. Sypiemy zanęty suchej. Ok, i ta zanęta niech sobie tam snuży. I w ten zrobimy to samo. Sucha. Trochę ją zwilżymy. Sucha. I trochę śniegu. Niech sobie to opada. Ok. Rozłożę wędkę. Założymy murmychę. I będziemy grać w naszych przeręblach. I wiecie, pomimo tego, że jest na tą chwilę temperatura minusowa, czyli minus 13 stopni, nie przejmujemy się tym i wędkujemy. Bezpieczny lód, ponad 12 cm i o to w tym wszystkim chodzi. Więc zapraszam serdecznie na film. Taką trio i od tej główki mormyszki zacznę, tylko założę ochotkę i tak to mniej więcej będzie wyglądało. Ok, założone 4 ładne ochotki, no i spuszczamy na 3,80, 3,70, ponad 3,5 metra przy brzegu. Musimy często brać, bo jest chłodno. No i jedziemy. Dzisiaj są dobre warunki, to później zobaczymy w dziurach nęconych za pomocą kamery, czy coś tam pływa. Trochę wyżej, może wyżej stoją. Nie bójmy się podbić, to podnieść do metra od dna. I wędkujemy, czyli gramy w naszych przeręblach. Tu jest trochę płycej.
do tej zanęconej dziury, która też sypką zanętą było nęcona. Ok. A tą zasypiemy. Zasypiemy ją tak, żeby dużo nie było dziur odsłoniętych. Zobaczymy tą. Ta była nęcona. Odsłonimy i zobaczymy tej, co słychać. Oczywiście zaraz zmienimy wędkę z burmyszką. Spróbujemy się wszczelić w kolor, w kształt burmyszki. Ale na tą chwilę gramy w tym przeręblu. Sprawdzę później za pomocą kamery, czy coś tam chociaż pływa. Wierzę jeszcze jedną dziurę, ale blisko trzcinek. Nawierciłem kolejne dwie dziury tu przy brzegu jedną. Tu jest trochę lód cieńszy, no ale daję radę, dwie dziury tutaj. I zobaczymy. Nowe dwie dziury. Tuż to drzewka. Zobaczymy, jaka głębokość.
sprawdzę głębokość i zmienimy ochotkę na żywą. Na razie bez wskazania, jedno wskazanie, ale bez rybki. Jest płytko. Tu jest płyciutko. Ile tu jest? Pół metra. Dobrze, zobaczymy zaraz w tej drugiej dziurze. Teraz zmienić wędkę. Założymy taką mniejszą burmyszkę. No i zobaczymy. Bo musi coś się dziać. Więc zmiana wędki i tą. Pogramy trochę w tych przeręblach, które wywierciłem. I cztery larwy. Zobaczymy, co na ten zestaw skusi się. Czyli powoli spuszczamy. Powoli schodzi. No i druga z wędek idzie w akcję. O. Było wskazanie. Mały okoń albo jazgarz. Zobaczymy. Ale wskazanie, drodzy Państwo, było. I miejmy nadzieję, że coś złowię. Gramy. Znów nie ma. Ale już coś zaczyna się dziać. Mamy do dyspozycji 12 wędek, to nie muszę przewiązywać mormyszek. Nie mogę wciąć, ale widocznie coś tam pływa. Założymy larwy. I coś próbujemy wychycić z tego przerębla. O. I widzicie, mały jazgarz. Czyli rybka, która ma w okręgu świętokrzyskim wymiar 10 cm, więc wraca do przerębla i wędkujemy dalej. Na kolejnej teraz bowanek, czyli duo, nieduży kiwak i spróbujemy teraz takiej murmyszki, tylko oczywiście najpierw założymy robactwo. Zimno, jest zimno, drodzy Państwo. Godzina 9:44, a jest minus 13.
drodzy Państwo, jestem w tym przeręblu nęconym. Jednym z nęconych. Zobaczcie, jak to wygląda. Rak tylko jest w zanęcie. I żadnej ryby nie ma. Żadnej ryby nie ma. Zobaczcie sami. Ani jednej rybki, nawet małej. Tylko rak, który w szamie zanętę, którą na początku zanęciłem z zanętnikiem. I rak tylko szamie i żadnej drobnicy, nawet małych rybek. Więc pomachamy trochę i zobaczymy, czy coś tutaj pływa. Sprawdzimy kilka dziur. Jeśli nie będzie rybek, idziemy na zbiornik główny w Cedzynie, czyli na zalew. A teraz zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda z kamer podwodnych w tych miejscach, co nęciłem. Przerębel, który nęciłem, co złowiłem 3 jazgarze. To jest ten przerębel, co teraz, drodzy Państwo, zobaczcie, pustka. Pustka. No ale zobaczymy. Czyli pusto, pusto w dziurach. Więc pora będzie pójść w inne miejsce. Jeszcze trzecią dziurę sprawdzę, którą nęciłem, bo to mnie ciekawi. W oddali jakaś rybka jest, ale zobaczymy, czy idzie okoń, czyli czy będzie zainteresowany. Zwróćcie uwagę, stoi okoń. Prosto przy kamerze. Przygląda się kamerze. A na dole jazgarz. Mały okonek. I jazgarze. Zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda w tym przeręblu.
Trzecia dziura, drodzy Państwo, kolejna. Zobaczcie, pusto. W zanęcie, którą zanęciłem z zanętnika, siedzi rak. Zaraz Wam pokażę. Zobaczcie sami. Siedzą zanęta. I siedzą. Drodzy widzowie, trochę tutaj wydeptałem po tych dziurach, ale po zanęceniu puste dziury. Sporadycznie jakaś rybka tam przepłynie, oko nie jest zainteresowany, więc idziemy na główną płytę, na zalew. Jak ładnie śpiewają ptaszki, a my idziemy na zalew główny.